Drodzy Państwo, witam na kolejnym spotkaniu z twórcami filmu, który bierze udział w konkursie filmów krótkometrażowych na festiwalu w Gdyni. Będziemy rozmawiać o filmie Rozkwit zimowy, a moimi gośćmi, chyba tak będzie to tak samo widać, czyli piętro niżej niż ja, są Iwan Krupennikow, reżyser filmu i Piotr Łukasiak, operator. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć. Witam. Cześć. Witam również. Zacznę od pytania, które nurtowało mnie właściwie przez cały seans waszego filmu. Ono jest może dziwne i mam nadzieję, że weźmiecie je za dobrą monetę. Jak udało wam się zmieścić tak rozbudowany świat, tak rozbudowaną właściwie całą kwestią kontekstu, pomysłu i dystopii w te 30 minut? Bo myślę, że to niekoniecznie było proste zadanie, więc mam nadzieję, że uda się wam na to pytanie jakoś mi odpowiedzieć, a później przejdziemy dalej, bo jestem pod głębokim wrażeniem tego, że ten film się jakoś zmieścił w tym czasie, chociaż domyślam się, że mogło być jednak dużo więcej pomysłów, które mogłyby rozbudowywać właściwie tę historię. Iwan. Dobra, to ja zacznę. Niekoniecznie udało nam się to zmieścić, ja bym powiedział, ponieważ pierwsza układka filmu miała około 45 minut, a później jak zrozumieliśmy, że po prostu chcemy mieć format 30, to zostawiliśmy jakby same mięso, żeby historia się opowiadała. Jakby, no, jakoś tak. No ale było dużo pomysłów, było dużo, jak jeszcze ja bym powiedział, takich subplotów, które wyrzuciliśmy, żeby jednak ta opowieść trzymała się tego serca po prostu dramaturgicznego i emocjonalnego, czyli naszych bohaterów Adama i Mai. Dziękuję bardzo. O tym, jak ten świat był konstruowany pod względem wizualnym, to porozmawiamy jeszcze za chwilę. Chciałam po prostu usłyszeć, czy to było łatwe, czy trudne, żeby ten film właśnie w takim formacie był. Zresztą każdy, kto ten film będzie oglądał, będzie miał świadomość, że chciałoby się trochę więcej o tym świecie dowiedzieć, poznać tych pobocznych bohaterów i trochę więcej czasu z nimi spędzić, aczkolwiek jest to oczywiście dystopia, więc nie należy to do najprzyjemniejszych odwiedzin w świecie, który został wykreowany. I tutaj, Iwanie, chciałabym cię właśnie zapytać o to, jak ty ten świat budowałeś, jak wymyślałeś poszczególne elementy, bo tu mamy i kwestię tego, co się dzieje i tego, w jakim właściwie świecie funkcjonują bohaterzy, ale też samych ich historii i tego, co dzieje się pobocznie, że tak powiem. Więc opowiedz trochę o tym światotwórstwie, bo tak możemy to tutaj nazwać. Jak już zrozumieliśmy, że będziemy mieli film sci-fi, to po prostu zastanowiliśmy się, na jakim fundamencie będzie ta historia się opierać i zdecydowaliśmy się, że to będzie jakby świat wyniszczony katastrofą ekologiczną. Zacząłem robić research jakby i filmów dokumentalnych, i filmów fabularnych, i też gier wideo, literatury, po prostu wszystkiego, co mnie inspiruje. I po prostu zacząłem brać z różnych źródeł te kawałki, które podobały mi się najbardziej. I właśnie jakby połączenie tych wszystkich elementów jest tym światem, który jest właśnie przedstawiony w Rozkwicie. A jeżeli chodzi o to, jakby jak konkretnie ja go budowałem i jakie sceny wybierałem, żeby w filmie pokazać, to po prostu zastanawiałem się, jak najmniejszymi środkami pokazać jak najwięcej, bo wiadomo, jest to film studencki i jakby ten budżet nie można rozciągnąć po prostu o wszystkie strony, więc po prostu próbowaliśmy w konkretnych scenach, w konkretnych lokacjach opowiedzieć jak najwięcej, żeby jak najwięcej tematów wyczerpać. Tak to jest. Dziękuję bardzo. Jestem pod wrażeniem tego, jak to wygląda, bo mówisz tutaj, że oczywiście jest to film studencki, ale ilość statystów w niektórych scenach i właśnie ten walor wizualny jest niesamowicie imponujący, więc stąd moje pytanie też do Piotra. Jak ty tutaj pracowałeś z Iwanem, żeby
nadać temu światu właśnie kształt, estetykę, co dla ciebie jako operatora było tutaj istotne i jak to też w waszym dialogu się rozgrywało? No, zacznę od tego, że nasze inspiracje dla nas były bardzo ważne. Wszystkie filmy, które wzięliśmy za przykład, staraliśmy się jak najbardziej je przełożyć na to, co zrobiliśmy. Dodam też, że ten film powstał bardzo długo, więc mieliśmy też czas w preprodukcji między kolejnymi scenami na dopracowanie każdych kolejnych etapów tego filmu. Dzieliliśmy sobie to tak zwanie na lokacje, na sceny i jakby każda scena troszkę inaczej oddziałuje tutaj, więc stworzyliśmy sobie takie środki. No, ale przyznam, to nie było proste stworzeniem studenckimi środkami takiego efektu, więc musieliśmy kombinować z takimi tak zwanymi trikami, co zrobić, co zamaskować, co schować, w którą stronę patrzeć albo właśnie nie, żeby to działało. No, w dużą mierze lokacja albo wybór lokacji był tutaj głównym aspektem, żeby to się udało. No to zdrać coś z tego maskowania, bo jednak to jest niesamowite zawsze wyzwanie, żeby stworzyć świat, który nie istnieje, który właśnie jest tak mroczny i też cechuje się jakby takimi swoimi, nazwijmy to walor, to może nie jest to słowo, ale jednak jest to miejsce, w którym trudno się żyje. Jak to działało właściwie już w praktyce, gdybyś coś zdradził po prostu z tego, z tej kuchni operatorskiej i realizacyjnej? Jasne. No, dobrym przykładem jest pierwsza scena, gdzie mamy totalne pustkowie, czarny kamień, czarną ziemię. Jest to lokacja całkiem znana niektórym, która zbudowała nam cały świat na początku. No i gdybyśmy zeszli trochę z tej górki i zobaczyli, co jest wokół, no to oczywiście tam już jest las, drzewa i wszystko, których musieliśmy unikać. Właśnie tym głównym maskowaniem u nas było założenie, w tym świecie nie ma roślin. Nie ma drzew, nie ma niczego, nie ma traw i to czasem było wielkim, wielkim bólem. Na przykład w trakcie kręcenia stacji benzynowej, w trakcie szukania tej lokacji, no zjeździliśmy bardzo, bardzo dużo miejsc, żeby znaleźć stację benzynową przy drodze, gdzie jest pusto, nie ma drzew, nie ma budynków. No w Polsce to jest ciężkie, ale no musieliśmy tak kadrować, tak przekładać kamery, tak potem wycinać samochody w tle, żeby nic nie było widać. Więc to jest też robota postprodukcji. Trochę tego mieliśmy. Jasne, niesamowite, że żyjemy w świecie, w którym właśnie jeśli chce się nadal i wciąż w takim świecie, w którym jeśli się chce pokazać dystopię bez roślin, to naprawdę trzeba się namęczyć. Iwanie, chciałam cię zapytać też, bo powiedziałeś, że już wiedzieliśmy, że będziemy robić film science fiction i chciałam cię zapytać jako reżysera, co właśnie ten kostium gatunkowy, nazwijmy go tak, tobie jako twórcy daje i skąd też, no bo jeśli robiliście ten research, to wiecie, że opowieści dystopijnych jest bardzo dużo, jest to bardzo popularna rzecz we współczesnym kinie i w ogóle popkulturze, więc też jestem ciekawa twojej odpowiedzi na pytanie, skąd ta nasza potrzeba, żeby właśnie wysyłać się w takie trudne miejsca jak to. No, powiedziałbym, że pierwotnie ten film wyszedł nie ode mnie. Zgłosił się do mnie kolega, który poszukiwał reżysera do filmu dyplomowego, który byłby oparty na efektach wizualnych. I miały to być efekty różne właśnie takie sci-fi'owe, więc nie miałem za bardzo wyboru, jaki gatunek to miałby być, ale miałem wybór i nie pisać tak długi scenariusz, jak napisałem finalnie. I po prostu zacząłem ten scenariusz pokazywać kolegom, ludziom, z którymi się pracuję, w Piotru, jakby jednemu z pierwszych pokazałem ten scenariusz i wszyscy były mocno podnieceni pomysłem, chcieli w to wchodzić i w taki sposób jakby projekt się rozrósł. Sam nie wiedziałem nigdy, że jako pierwszy film zrobię film sci-fi, chociaż nie ukrywam, gatunek bardzo mnie pociąga i swoją twórczość raczej widzę w kinie gatunkowym. Bardzo mocno mnie inspiruje, nie wiem, chyba wychowałem się po prostu na filmach w gatunkach horror, thriller, mystery, właśnie współczesny horror typu, bo widzę u ciebie plakat Midsommar lub Hereditary i takie rzeczy bardzo mocno mnie inspirują. I też były mocną inspiracją dla rozkwitu, na przykład do naszej ścieżki dźwiękowej, muzyki. No nie wiem, tyle mi się wydaje.
Dziękuję bardzo. To jeszcze kilka słów od operatora. Co tobie robienie filmu właśnie mieszczącego się w kontekście dystopii i science fiction daje i czy to jest dla ciebie jakaś frajda, że możesz opowiadać takie historie? No kurde, przede wszystkim to jest wielka zabawa dla mnie, bo mam pewną wolność, dowolność, mogę stworzyć ten świat, wymyślić na nowo i nie mam ograniczeń takich, że okej, okay, ale tak ten świat nie wygląda. No to zależy od nas, jak on wygląda, więc tu mamy fajną, fajną zabawę. Jest to też pewien taki rodzaj wyzwania zabawy z rzeczywistością, no bo jednak musimy się do czegoś odnieść i musimy do czegoś bazować. Nie możemy sobie tak do końca w sumie pozwolić na co chcemy. I myślę, że w niektórych momentach, może i nawet więcej, udało się zrobić to całkiem, całkiem porządnie. Tak, potwierdzam. Udało się to zrobić całkiem, całkiem porządnie. Tego serdecznie Wam gratuluję i dziękuję za to nasze krótkie spotkanie. Do zobaczenia na festiwalu w Gdyni, ale mam nadzieję nie do zobaczenia w takim świecie jak ten, który pokazujecie w swoim filmie. Wolałabym jednak nie. Wolałabym, żeby roślinki, które są obecne w kadrze Piotra, co prawda u Iwana nie ma żadnego kwiatka, ale u mnie jeden mały jest na górze. Wolałabym, żeby roślinki z nami zostały. Dziękuję Wam jeszcze raz za spotkanie i do zobaczenia. Dzięki również.